tak wyglądałem 53 lata temu, kiedy miała miejsce premiera pierwszej generacji Toyoty Corolli. To jest 12. generacja. Na dodatek w hybrydzie i w kombi. Od początku produkcji sprzedano ponad 46 milionów egzemplarzy. Powiedz, co sądzisz o urodzie tego samochodu? Ma taki charakter sportowy, ta opadająca ku tyłowi linia na przykład nadwozia, która jest taka charakterystyczna dla samochodów sportowych i 18-calowe felgi. Zobacz, LEDy. W wielu samochodach jeszcze niedostępne albo za dopłatą, a w Corolli w standardzie niemal wszystkie zewnętrzne światła są LEDowe. Zobacz, pod znaczkiem Toyoty znajduje się radar. Ten radar używany jest do tego, żeby rozpocząć hamowanie wtedy, kiedy jest niebezpieczeństwo, a my się na przykład zagapimy. Ten system to Toyota Safety Sense 2. Po złożeniu oparć ponad 1600 litrów pojemności. Całkiem nieźle. Spójrz na to. Bagażnik ma podwójne dno, a podłogę możemy położyć na jednej z dwóch wysokości. Co więcej, z jednej strony jest materiałowa, a z drugiej plastikowa. Naprawdę czuć wysoką jakość wykończenia i tutaj też są LEDy. Toyota zwiększyła rozstaw osi aż o 10 cm. Co to daje? Bardzo dużo. Tu miejsca na nogi jest naprawdę mnóstwo i proszę się nie śmiać, że jestem konus. Jak tu wsiądzie facet o wzroście 1,80 m, jeszcze będzie miał bardzo, bardzo dużo miejsca. Ale ta pochylona linia dachu trochę spowodowało, że zabrakło miejsca na głowę. My nie należymy do jakichś bardzo wysokich osób. Jakbyśmy chcieli przywieźć koszykarza, może być może, to problem. Koszykarza nie chciałbym zabrać ze sobą. Koszykarkę może. Przede wszystkim czuję się jak w samochodzie zdecydowanie wyższej klasy, bo wszystko jest po prostu tak fajnie zespolone, materiały są wysokiej jakości, 8-calowy ekran multimedialny, wygodne fotele kubełkowe. Ja się czuję, jakbym była otoczona miękkością. Zaskakujące niskie spalanie. Przy 122 koniach mechanicznych potrafi się zmieścić w 6 litrach. Ja to kocham hybrydy właśnie. No właśnie. Te spalanie. A ja wiesz, co jeszcze kocham bardzo? To ruszanie po cichutku. Jeżeli kupujesz się hybrydę Toyoty, to kupujesz 20 lat doświadczenia. Świat cały mówi elektryczne samochody, elektryczne samochody. Elektryczne samochody w pełni to jest melodia przyszłości. Nie wiem, czy nie bardziej będą szybciej prowadzone samochody wodorowe. A dzisiaj, jeżeli mamy samochód, który sam produkuje prąd, zobacz, nie musimy się oglądać na żadną elektrownię, produkujemy sobie w tym samochodzie sami prąd. I to jest fantastyczne. Układ rozpoznawania znaków drogowych. Genialna sprawa, bo nie musisz się zastanawiać, czy na pewno tutaj musimy osiągnąć taką prędkość. Wystarczy, że spojrzysz na komputer pokładowy i już widzisz, jaką prędkością możesz jechać. System e-call, wszystkie te asysty pasa ruchu, które też, co jest ważne, one nie działają tylko i wyłącznie, kiedy mamy namalowane linie, ale działają wtedy, kiedy nawet nie ma tych lin. Czyli jeśli zaczniemy nagle zjeżdżać, wtedy samochód zaczyna reagować. Ten samochód jest skonstruowany dla tych, którzy nie chcą wydawać na paliwo, a chcą mieć pełnosprawny, fantastyczny, komfortowy i lekkosportowy samochód. No.